Dzień dobry moi drodzy, 2 listopada 2024 roku. Dzień zaduszny w Kościele Rzymskokatolickim, ale nie kojarzcie mojej obecności w codzienniku właśnie z tym katolickim świętem. Ciągle wśród żywych i chcę zwiastować Słowo Życia. Słowo Boże, które dziś czytamy z pierwszej księgi Samuela z 26 rozdziału 23 wersetu. Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Te słowa poprzedzone są mega konfliktem między Saulem, pierwszym królem, a Dawidem, tym, który już został wybrany jako następca Saula. Saul nie potrafi tego znieść. Saul nie potrafi znieść obecności Dawida, który jest łagodniejszy, spokojniejszy, dużo lepiej przygotowany do tej służby, do której ma stanąć, niż sam Saul. Nie potrafi znieść konkurencji i wręcz nienawidzi Dawida. Chce zrobić wszystko, aby go zniszczyć. Prześladuje go, wysyła za nim wojska, knuje intrygi, ale nic mu z tego nie wychodzi. Pan Bóg ma inny plan i Pan Bóg postanowił inaczej poprowadzić losy Dawida. One nie są w rękach Saula. I historia, którą poprzedza nasz dzisiejszy tekst, opisuje nam moment, w którym Dawid mógł zabić Saula. Mógł dopełnić sprawiedliwości, która na pewno w jego sercu była głęboko zapisana, bo wiedział, że on postępuje w zgodzie z prawem. On wiedział, że postępuje całe swoje życie zgodnie z tym, do czego został przygotowany i powołany. Natomiast Saul chciał to zniszczyć. Dawid nie zabija pomazańca Bożego. On wie, że król został wybrany przez Boga. I nawet jeśli król postępuje źle, nawet jeśli król nie dotrzymuje wypełnienia wszystkich przepisów, które powinien wypełniać, to nie może go zabić. Dlatego pada to słowo: Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Dawid zasiadł na tronie, Saul zmarł, odszedł i dziś wspominany wcale nie jest jako najsłynniejszy i najwspanialszy władca, wręcz odwrotnie. To Dawid. Pomimo wielu upadków, pomimo tego, że jego życie wcale nie było naznaczone pasmem sukcesów, bo również popełniał błędy, również grzeszył, również podejmował złe decyzje, o nim mówimy, jego psalmami się dziś modlimy. Bo Pan nagradza za sprawiedliwość, po pierwsze, po drugie, za wierność. Dawid był wierny Bogu. Dawid miał serce otwarte na Boga i Dawid słuchał Boga. Otwórzmy i my dziś nasze serce, jeśli szukamy sprawiedliwości, jeśli chcemy uzyskać zwycięstwo, nawet jeśli przyjdzie nam długo na nie czekać, to gdy będziemy w wierności Boga i będziemy Bogu wierni, On wynagrodzi tych, którzy czekają. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 4 rozdziale napisał: nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Nie wiem, droga siostro, drogi bracie, co jest w Twoim sercu. Nie jestem w stanie zajrzeć w Twoje myśli. Nie wiem, w jakiej kondycji dziś jesteś i z czym się zmagasz, albo co jest Twoją radością. Ale to wszystko wie Twój Bóg. Mój Bóg. To wszystko jest Mu znane. To, co ukryte jest w tej chwili przed ludźmi, znane jest naszemu Stwórcy. Pozwólmy Mu działać. Niech Pan da zwycięstwo, siłę i sprawiedliwość każdej i każdemu, kto tego pragnie, łaknie wierności. Amen.